September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. Chcę was, kochani, zaprosić do takiego dzielenia, do takiego słowa, w którym chcę pokrzepić, w którym chcę przyjść do tych wszystkich, którzy z powodu tej epidemii, jak wspomniałem we wstępie, przeżywają w jakiś sposób trud, przeżywają jakiś niepokój. I kochani, do rzeczy. To tak będzie, że my jesteśmy tak skonstruowani, zbudowani, że te ziemskie sytuacje, ziemskie doświadczenia, one będą nas w jakiś konkretny sposób dotykać, będą nas w jakiś konkretny sposób krzywdzić. Jak ktoś powie coś bardzo przykrego, zwłaszcza jeśli to jest osoba bliska, jest to dla ciebie czymś trudnym, jest to dla ciebie czymś bolesnym. I nie da się inaczej. No, trzeba by być bardzo gruboskórnym. Trzeba by być bardzo takim, chyba dziwnym, żeby mieć takie emocje, prawda? A raczej brak emocji. I teraz ta aktualna sytuacja z tą epidemią i tymi wszystkimi obostrzeniami, tymi wszystkimi ograniczeniami, zamknięte szkoły, uczelnie, większość miejsc użyteczności publicznej, wiele osób pracuje zdalnie, wiele osób nie pracuje wcale, bo ich te działy gospodarki po prostu aktualnie nie mogą pracować. Nie chcę się w to wgłębiać, wiecie, o co mi chodzi. I teraz rozmawiam też z wami, słyszę też wasze troski, widzę to, czytam przecież też, co się dzieje. Telewizora nie mam, ale internety czasami przeglądam. I to jest trudne. I jak komuś ekonomicznie, jak komuś finansowo jest źle, ciężko, jest niebezpieczeństwo bankructwa, jak ktoś nie ma pewności, co będzie z jego pracą, czy nie straci dochodu, a przez to, czy będzie miał na utrzymanie siebie, rodziny, na opłaty. Trudno, nie da się tak po prostu, to by było dziecinne, niedojrzałe, gdybym ja tak w ogóle się tym nie przejął. Natomiast jeśli zatrzymamy się na tym poziomie ludzkim, to będzie nam bardzo ciężko z tym wszystkim. To będzie to chyba nie do udźwignięcia w którymś momencie. I myślę, że będą rodzić się różne złe myśli, depresje, tak? Jeszcze chwilę i będzie naprawdę sporo depresji. Ale my, chrześcijanie, mamy coś, co może nas uwolnić. Mamy coś, co może wyzwolić w nas inne spojrzenie, pozytywne spojrzenie, wyzwolić w nas taką właśnie Bożą perspektywę na to, co aktualnie dzieje się w moim życiu, czy wokół mojej osoby. I teraz, kochani, myślę, że większość z was pewnie już część z tych rzeczy słyszała. Natomiast w tym kontekście, w tych realnych naszych problemach, to będzie brzmiało dosyć ciekawie, myślę. I teraz chciałbym przytoczyć tutaj kilka fragmentów, w których wprost Pan Bóg mówi: troszczę się o ciebie. W których wprost Pan Bóg mówi: nie bój się. W których wprost Pan Bóg mówi: nie lękaj się. I pewno niektórzy z was wiedzą, bibliści policzyli w Biblii miejsca, sytuacje, w których wprost bądź z kontekstu wynika właśnie wezwanie Pana Boga: nie lękaj się.
Jak policzono te wszystkie wprost i nie wprost zwroty, to naliczono ich 365. Ile mamy dni w roku? Tyle samo. Zobaczmy, że można powiedzieć, że Biblia daje nam na każdy dzień jedno: nie bój się, człowieku, nie bój się, dziecko, masz Ojca w niebie. I teraz spróbujmy przytoczyć kilka sytuacji. Mamy w Księdze Powtórzonego Prawa, 20 rozdział, 1 werset, takie słowa: jeśli udasz się na wojnę przeciw twemu wrogowi, a zauważysz, że koni, rydwanów, ludzi jest tam więcej niż u ciebie, nie lękaj się. Nie lękaj się, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Popatrzmy, że to jest pewne szaleństwo. I od samego początku Pan Bóg naród wybrany prowadził taką trochę szaloną drogą. Od samego początku Pan Bóg wzywał naród izraelski do takiego patrzenia trochę szalonego. Takiego patrzenia właśnie z innej perspektywy. I ktoś, kto nie wierzy w Boga, ktoś, kto nie podziela tego szaleństwa, będzie mocno zdziwiony i będzie nam pukał w głowę. Natomiast Stary Testament wielokrotnie pokazuje, że to działa. Stary Testament wielokrotnie pokazuje, że Pan Bóg faktycznie troszczy się o te swoje dzieci, o ten swój lud. I czemu nie miałby się troszczyć o ciebie i o mnie? Dlaczego Pan Bóg nie miałby mówić: widzę, masz ciężko, widzę, jest dużo sytuacji, które cię w tym momencie jakoś przygniata. Nie lękaj się. Nawet jeśli zauważysz, że tych nie koni, rydwanów i ludzi, ale tych jakby powodów, tych sygnałów, które ci mówią, jest źle, nawet jeśli tak jest, to nie lękaj się. Gdyż ja jestem z tobą, Pan twój Bóg. Widzimy to? Ja jestem z tobą, Pan twój Bóg. I teraz jest pytanie bardzo ważne w tym kazaniu, pierwsze ważne pytanie. To, czy ten, do którego się teraz modlimy, jest naprawdę moim Bogiem? Czy On naprawdę jest moim Bogiem? Bo to jest punkt wyjścia. Jeśli ja nie wejdę na taki poziom, w którym ja jestem gotów na to szaleństwo ze względu na Boga, jestem gotów Mu zaufać jak Abraham, którego Pan Bóg wysyła z Ur w całkowicie nieznane miejsce, gdzie Abraham w ogóle nie ma powodu po ludzku, żeby iść. Ale zaufał. I co się stało, wiemy. Teraz popatrzmy, że bez tej wiary, bez tej takiej głębokiej, osobistej relacji wysypiemy się. Taka zwyczajna, tradycyjna jakaś nasza relacja, podejście do Pana Boga, obawiam się, w sytuacji takiego na przykład kryzysu, jaki jest teraz, ona może być za słaba i będzie pękać, i to będzie się kruszyć, i może nawet w którymś momencie zaczniemy przeciwko Panu Bogu myśleć, mówić, oskarżać Go i tak dalej. Pójdźmy dalej. Tu na końcu jest takie słowo: bo jestem z tobą, Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Uwaga, w Starym Testamencie mnóstwo razy jest taki jeden z najczęstszych refrenów. Pan Bóg ciągle powtarza ludowi: pamiętasz, co zrobiłem w Egipcie? Pamiętasz, co zrobiłem w Egipcie dla twoich protoplastów, przodków? Pamiętasz? Właśnie. Dlaczego Pan Bóg to przypomina? Bo musimy mieć przed oczami Boga, który działał wielkie rzeczy. Jeśli teraz nie widzę Bożego działania, to ja muszę przypomnieć sobie to, co było wczoraj, kiedyś, to, co było może z moimi przodkami, żebym jakby uwierzył w to, że skoro wtedy, to i dzisiaj Bóg działa. To jest niesamowicie ważne. W takich momentach trudów, zwątpień, takich momentów będzie sporo, trzeba wracać do tego, co było kiedyś. Pozytywnie popatrzeć. Idziemy dalej. W Izajaszu 41, 11
Znowu Pan przez proroka mówi tak. Albowiem ja, Pan Twój Bóg, ująłem Cię za prawicę, mówiąc Ci, nie lękaj się. Przychodzę Ci z pomocą. Uwaga, zapisz to sobie, masz kryzys. Zapisz sobie, Izajasz 41:13. Nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. Czy Słowo Boże kłamie? Czy Bóg przez to, co dzisiaj do nas mówi, chce nas oszukać, okłamać? Puszcza nas w maliny? Ale jeśli ja mam tą wiarę, tą pewność, że to Słowo żyje także dzisiaj, to jeśli ja słyszę, nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą, to znaczy, że teraz, że w tym momencie On przychodzi. Wierzysz w to? Jeśli tak, to zaczynam powoli od innej strony. Powoli inaczej patrzeć na to coś, co mnie może jeszcze przed chwilą bardzo martwiło. Bardzo przyciskało. Pójdźmy dalej. Jest taki piękny tekst, w ogóle Księga Rut. To jest w ogóle niesamowite, bo to jest księga poświęcona nie Żydówce, tylko pogance, Moabitce. I ona, można powiedzieć, wyszła za mąż, za syna Noemi. Później, tam był jeszcze kolejny syn, ci synowie umierają i Noemi zostaje, no jakby żyje dłużej niż jej synowie, a Rut jest wdową po mężu i ta druga synowa odchodzi, a Rut tak bardzo kocha swoją teściową, że chce przy niej zostać. Noemi chce ją odesłać, ale ta mówi, nie, zostanę przy tobie. I w konsekwencji Rut i Noemi wracają na ziemię Izraela, wracają do Betlejem. I tam w Betlejem w ogóle jest taka historia piękna, ale zanim do niej dojdę. I teraz, co się dzieje? Popatrzmy, Rut jest wdową. Rut jest młodą, piękną dziewczyną, której umiera mąż. Czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest dobre? Czy tak powinno być? Gdzie był Pan Bóg wtedy? No właśnie. Dopuścił? Dlaczego? Nie szukajmy odpowiedzi na to pytanie, bo nie ma. Natomiast dopuścił to, natomiast pozwolił na to, tak, miał wiedzę, że tak się stanie. Ale co jest jeszcze piękne i ważne? Pan Bóg powiedział, to jeszcze nie koniec. I teraz Rut zostaje ze swoją teściową, bardzo ciekawe. Można kochać swoją teściową. Myślę, że wiele z Was kocha swoje teściowe. I teraz co się dzieje? Tam już w Betlejem Rut tam podejmuje pracę i tak dalej. Żyje w obcym, w cudzym kraju. Jest cudzoziemką, to nie jest też łatwe. Ale Pan Bóg jej tak pięknie błogosławi i zakręcił się koło niej Boaz. I okazuje się, że on się w niej zakochał, bierze ją za żonę. I później rodzą się jeszcze dzieci. Ale najważniejsze jest to, że Rut Moabitka i Boaz są dziadkami króla Dawida. Gdyby Rut nie weszła do rodziny Noemi, gdyby nie zmarł jej mąż, gdyby nie przyszła do Betlejem z teściową, gdyby nie związała się z Boazem, nie byłaby babcią Dawida. A może nawet Dawida by nie było. Popatrzcie, tu nie ma przypadków. Popatrzcie, że to wszystko jest takie krzywe, a Pan Bóg mówi, ale to jest proste. I to jest ta Boża pedagogia. I nie załamuj się dzisiaj, jeśli widzisz, że coś jest nie po Twojej myśli, coś zapowiada wielką klęskę, bo Pan Bóg mówi spokojnie, ufasz mi? Spokojnie, wiem, widzę Twój ból, może Twoje łzy, ale ufasz mi? Nie zostawię Cię. Przychodzę Ci z pomocą. Kochani, kończę. Na koniec jeszcze może jeden obrazek. Jest taki święty. Kiedyś miałem styczność z siostrami rodziny Maryi. I to jest takie zgromadzenie takich siostrzyczek fantastycznych. Do dzisiaj mam z nimi kontakt. Pozdrawiam. I wtedy, jak byłem właśnie w seminarium i poznałem te siostry, to wtedy też przez to poznałem ich założyciela, którym jest arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński. Moi drodzy, cofiemy się do czasów zaborów i wyobraźmy sobie, że
właśnie Zygmunt Szczęsny-Pyliński, no to jest zabór rosyjski i tam kończy teologię. W 1855 roku zostaje wyświęcony w stolicy ówczesnego caratu, imperium i zostaje tym księdzem. Po niedługim czasie przybywa na tereny Polski i tutaj, i tam będąc w Rosji zakłada zgromadzenie i tak dalej, później przybywa do Polski, nawet zostaje arcybiskupem warszawskim, nawet zostaje arcybiskupem w Warszawie i podejmuje taką właśnie ciekawą posługę. Natomiast, jak wiemy z historii, za chwilę jest powstanie styczniowe i on nie jest jakimś entuzjastą tego powstania, ale później wspiera wszystkich, którzy w nim uczestniczyli, ratuje ich i wstawia się za nimi. I tam wchodzi w taki konflikt z carem. On apeluje o uratowanie kapelana powstańców. Car to wszystko przekreśla. Zygmunt wchodzi w konflikt z carem i car w 1863 roku skazuje go na banicję, na wygnanie i trafia do Jarosławia nad Wołgą, daleko na wschód. Moi drodzy, 20 lat. 20 lat na zsyłce arcybiskup, to nie jest taka prosta sytuacja. Popatrzcie, taka kara za dobro, za to, że po prostu robił to, co do niego należy. Czy to było sprawiedliwe? Wyobraźcie sobie, co się w nim działo, jego emocje, to wszystko, ale jak się okazuje, ten czas tam przeżył bardzo pięknie. To jest ta dojrzałość, to jest ta świętość. I później po 20 latach wraca tutaj i podejmuje taką zwyczajną, cichą, nie może piastować urzędu biskupiego. Sprawuje na wschodzie Galicji taką cichą posługę charytatywną, posługę pasterza i tak dalej, duchownego. Czyli popatrzmy, jakby z tego pułapu arcybiskupa, hierarchy, tak bardzo zostaje zrzucony, można powiedzieć, tak brutalnie. Ale radzi sobie w tej sytuacji, ale odnajduje się w tej sytuacji, ale wciąż dalej pięknie służy i dzisiaj jest świętym. Kochani, po co o tym mówię? Chcę przez to pokazać, że mamy wiele sytuacji, w których będzie się działo coś dziwnego. Będą się działy jakieś trudne sytuacje. Natomiast nie poddawajmy się. Ja wiem, że już długo. Ostatnia myśl. Kochani, chcę wam zacytować na koniec jeszcze jeden cytat. Pierwsza Machabejska 3,19. I tam czytamy tak. Bo zwycięstwo w bitwie nie zależy od liczebności wojska, lecz od siły pochodzącej z nieba. Zwycięstwo w bitwie z tą epidemią, z tą chorobą, z tym wszystkim, co się dzieje dzisiaj, nie leży w liczebności wojska. Nie leży nawet do końca w naszej inteligencji, w naszych medykach, naukowcach, w naszych kwarantannach, w tym wszystkim, co po ludzku możemy zrobić. To jest potrzebne, to jest ważne, to jest potencjał ludzki, na którym Bóg buduje. Ale siła pochodzi z nieba. I dobrze, że tu jesteśmy. Kochani, jestem z was dumny. I z tych wszystkich, którzy uczestniczą w tych transmisjach, we wszystkich innych transmisjach. Dzisiaj siódmy dzień, tydzień i dalej tu jesteście. Nie zrezygnowaliście. Amen? To coś znaczy. To jest to, że my wierzymy, że siła pochodzi z nieba. Uwaga, te słowa, te słowa wypowiada kto? Te słowa wypowiada Juda Machabeusz. Gość, rodzina, jego ojciec Matatiasz, no niesamowicie odważni mężczyźni, którzy w sytuacji, gdy imperium, starożytne państwo syryjskie, podbija tamte tereny, narzuca heleńskie zwyczaje, pogański kult. I oni mówią, nie! Całe to powstanie i tak dalej. Juda Machabeusz, no odsyłam do pierwszej Machabejskiej, no przepięknie, to się czyta jednym duszkiem. I kochani, jeśli on to mówi, to on to przepraktykował. On za każdym razem miał dużo mniej wojska, dużo słabiej wyposażeni, byli zmęczeni i wygrywali wszystkie bitwy, bo siła pochodzi z nieba. Ale tylko wtedy, kiedy wierzysz. Panie, proszę Cię, żebyśmy wierzyli. Panie, proszę Cię, żebym ja wierzył i wszyscy, którzy tego słuchają. Panie, pomnóż ich wiarę, abyśmy zobaczyli cuda, jakich doświadczał Machabeusz, jakich doświadczali nasi przodkowie, jakich doświadczaliśmy my. Wspominamy te nasze wyjścia z Egiptu, wspominamy te nasze dobrodziejstwa, te cuda, te łaski, których już doświadczyliśmy.
Bo to jest nasza siła, to jest paliwo dla naszej wiary. I nie poddamy się i ufamy Ci i wiemy, że Ty pomożesz nam w tym wszystkim wytrwać, wygrać. Amen.